kochani, tu Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj nareszcie przychodzę do Was znowu z grzechem, czyli kontynuuję swoją serię 7 grzechów głównych. Dzisiaj mam dla Was grzech, o który chyba pytaliście najczęściej i najczęściej zastanawialiście się, jak właściwie go zinterpretuję. A więc dzisiaj mam dla Was zazdrość, która zazwyczaj utożsamiana była z postacią węża, a oprócz tego zazwyczaj tradycyjnie towarzyszył jej kolor zielony. Ja od interpretacji wężowej raczej odeszłam, chociaż można znaleźć tu jakieś podobieństwa czy motywy kojarzące się z wężem, ale zieleń oczywiście została, bo nic tak się nie kojarzy z zazdrością jak właśnie kolor zielony. Przecież można zzielenieć zazdrość, prawda? A moim takim kluczem do tej interpretacji było coś na kształt jadu, zielonego jadu, który wypływa i po prostu przeżera całe ciało osoby zazdrosnej. A co do samego grzechu, to jest on naprawdę paskudny i należy się go z całą surowością wystrzegać, ponieważ nie robi nic dobrego w życiu i potrafi naprawdę solidnie zniszczyć nie tylko człowieka, który odczuwa tę zazdrość, ale i jego relacje z ludźmi nie polecam. I to niezależnie, czy mówimy o zazdrości w związku, czy o zazdrości o coś, o jakieś dobra, czy osiągnięcia innych ludzi, zawsze jest to bardzo niszczycielska siła. Wystrzegajcie się. Ale nam jeszcze chwilę ta zazdrość potowarzyszy, ponieważ teraz pokażę Wam, jak ją wykonałam. A no i oczywiście, skoro tu już jesteście, to nie zapomnijcie subskrybować, nacisnąć dzwoneczek, polajkować i co tam tylko macie ochotę zrobić. Będzie mi bardzo miło. I tak, kochani, brwi mam już zakryte, bo będzie to mi w tym przypadku potrzebne, a na samą twarz nakładam nowość z NYXA, podkład Can't Stop Won't Stop w kolorze Warm Vanilla. Dostałam go do przetestowania, to jest podkład kryjący, więc myślę, że jako baza pod taki malunek będzie idealo. Żeby wszystko jeszcze idealnie wyrównać, pod oczy nakładam korektor z tej samej serii w kolorze Fair. Jako utrwalenia używam pudru z tej samej serii, który właśnie również był w komplecie. Nie mogę się tutaj jeszcze za bardzo wypowiedzieć o trwałości, czy w ogóle wydać jakiejś opinii na temat tych kosmetyków, ale przy tym, co robiłam tutaj, sprawdziło się bardzo dobrze, skóra była fajnie wygładzona, efekt na niej był dosyć naturalny mimo tego krycia. A teraz już przechodzę do części głównej i posługuję się cieniami z tej bardzo kolorowej paletki NYX Ultimate Brights i wybieram głównie zielenie i żółcie. Na razie to, co tutaj będę tworzyć, te dziwne plamki i zawijasy, no będą wyglądać dosyć komicznie i będę wyglądać trochę jak pobita. Wydaje się to pozornie wszystko nie mieć sensu, jakby szyk, w którym nakładam te cienie, ale ja miałam już zrobiony projekt mniej więcej właśnie, jak się będą rozkładać te zawijaski, więc mając to w myśli, nie musiałam sobie nawet szkicować, tylko po prostu położyłam tę bazę, na którą potem będę nakładać kolejne warstwy. Jak widzicie, postanowiłam jeszcze troszkę wykonturować moją twarz, a teraz przypomniałam sobie o bardzo pięknym, zielonym, nasyconym cieniu z paletki Kobo, więc go użyłam. A teraz przechodzę już do farb wodnych i nimi próbuję uzyskać coś na kształt takiego akwarelowego efektu. I robię to w ten sposób, że nakładam, powiedzmy, taką grubszą warstwę farby, jakiś taki zmaz, zawijas robię, a potem pędzelkiem zmoczonym, zwilżonym wodą rozcieram to tak, żeby efekt był bardziej taki płynny i jakby rozpływał się na papierze. W przypadku szyi wykonuję to już nieco mniej precyzyjnie, dlatego wystarczy mi gąbeczka. Teraz sięgam po czarny cień i przyciemniam przede wszystkim okolice oczu. Robię takie, powiedzmy, dosyć mocne i rozproszone smołki, a następnie dodaję nieco cieni w tych zawijasach. I następnie również farbą wodną część główna, taki pomysł, na którym cała ta koncepcja się opiera.
czyli właśnie takie krople, zmazy, zawijasy czarne, trochę przywodzące na myśl Venoma, który przyznam był moją inspiracją, bo to jest właśnie coś w rodzaju takiego takiej substancji, która po prostu przejmuje kontrolę w przypadku zazdrości. Okolice ust traktuję tą czernią dosyć mocno, bo zamysł mój jest też taki, że to z ust właśnie się wydostaje. I element, który też założyłam sobie od samego początku, żeby był, to brokat. Jest to taki żel ze złotym brokatem, na który jeszcze dodaję dodatkowo właśnie sam złoty brokat. I dodaję go przede wszystkim w tych miejscach, gdzie mam takie grubsze, czarne plamki. No i oczywiście zapomniałam dodać, że w międzyczasie założyłam soczewki, ale oczywiście nie dało się tego nie zauważyć. Zaraz Wam pokażę ten brokat w żelu. To jest taka buteleczka. Nakładam ten brokat również na przedziałek i troszeczkę rozczesuję na włosy. Brokat w takich aplikatorach kupiłam w Centrum Animatora. Bardzo fajna, niedroga rzecz. Warto się zaopatrzyć. Na usta koniecznie dużo błyszczyku, żeby efekt był naprawdę taki soczysty i mokry. No i jeszcze zapomniałabym o brokacie w centralnej części powieki. Specjalnie zostawiłam na niego miejsce i uważam, że daje bardzo fajny efekt. I jeszcze czarna kredka na linię wodną i wszystko jest gotowe. Wielkie dzięki, że byliście ze mną dzisiaj. Szczególnie wielkie podziękowania dla tych, którym się chciało wytrwać przez cały tutorial i posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Nie wiem, czy wiecie, że zostały nam już tylko dwa grzechy: gniew i pycha. Dajcie znać, na który czekacie najbardziej, a tymczasem buźka i do zobaczenia.